Witam serdecznie, polecam prosty przepis na leczo. Składniki podstawowe: papryka, cebula, pomidory. Dodatki oczywiście mogą być różne, u mnie wędzona kiełbasa, ale może być boczek lub na przykład chudsza wersja z filetem z kurczaka. Oprócz podstawowych u mnie jeszcze dla bogatszego smaku gotowana cieciorka. I bardzo smacznie będzie także z fasolą. Cebulę można podsmażyć bez masła, poczekać chwilę, aż kiełbasa się nieco zrumieni i odda więcej tłuszczu. Cebula w oryginalnym leczo powinna być podsmażana na smalcu, ale z kiełbasy również wytopi nam się bardzo podobny, smaczny tłuszcz i w zasadzie masło jest tutaj zbędne. Mniej więcej w połowie duszenia dodaję resztę kiełbasy, sporą łyżkę przecieru pomidorowego, także cukier, mieszam dokładnie i duszę kolejne kilka minut. Kiedy papryka zmięknie, dodaję obrane ze skórek pomidorki, czosnek drobno posiekany, gotowaną cieciorkę. A po chwili paprykę mieloną, resztę ziół, jeśli uznam, że jeszcze ich się nieco przyda, doprawiam ostrożnie solą, bo kiełbasa bywa dosyć słona. Na koniec trochę jeszcze natki, u mnie suszona, bo wiadomo, okres zimowy, ale w sezonie najlepiej dodać świeżej posiekanej natki z pietruszki. Danie jest bardzo smaczne i pożywne. Zachęcam do gotowania i subskrybowania kanału. Zapraszam na kolejne przepisy.